Siemaneczko, cześć, witam serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek i zaczynamy kolejne zadanie. Zbroja godna bogów. Sprawdź obrzeża wioski. W zasadzie tutaj nam ten obszar pozostał do eksploracji. Ale tutaj mamy misję właśnie i będziemy się kierować do tych punktów. Sprawdź obrzeża wioski. O, i tutaj mam, widzę chyba kolejną maskę. O właśnie, widzicie, to jest coś, co musimy zniszczyć. Tylko żeby tego dokonać, ja muszę założyć broń jednoręczną, bo nie mam niestety tarczy. O, dobra. To się, aha, no tak, najpierw musimy zaczekać, jak tarcza wróci, bo inaczej nie mogę zmienić na broń dwuręczną. Ajajajajajaj. Czekajcie, bo tu się za dużo ich nam mnożyło. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie muszę tutaj z wszystkimi walczyć. Sprawdź obrzeża wioski 2. Ale mnie pocisnął. To ja mu oddam. Te maski są niestety poukrywane. Ciężko je będzie wszystkie znaleźć bez jakiegoś poradnika. Zużywamy dużej ilości energii. No dobra, zobaczmy tu. These madmen are murdering everyone without exception. Everyone. You understand? They'll get what they deserve. Find shelter. It's not safe here. Thank you, sir. I'll do exactly that. Ocalenie mieszkańcy 0 na 3. Czekajcie, jak tu jestem, to sprawdźmy, czy nie ma gdzieś tu maski ukrytej, ale nie widzę, okej. Okay. No łatwiej się szuka, jak mamy ten tryb aktywny. Otwórzmy skrzynię. Przy okazji oczywiście będziemy te pytajniczki sobie zwiedzać. I odkrywać skarby. Wszelkie, jakie znajdziemy. Gdzie tu mamy teraz iść? Okej, okay, tutaj jest, widzę, widzicie, klatka. Którą musimy otworzyć. Dziękuję. No widzicie, nie mogę się ruszyć. Fear is eternal. Ooh.
O cholera, ale tutaj idzie tych szkieletów. Please, make those sons of bitches pay for it. May they perish in agony. I'll take care of them. You should find shelter. Tu jeszcze mamy, widzę, skrzynię obok. Aha, tutaj pytajniczek przeoczyłem. Widzicie, co, ja się wrócę. Bo nie chcę niczego pominąć. A, tu byliśmy już, dobra. O, mater deo. Cywile, ale nie. Dobra, piwnica chyba tutaj przed ostatnia. Z tego co patrzyłem, to mieliśmy tam postęp w tym osiągnięciu na całkiem wysokim poziomie. W sensie zostało nam chyba tam, nie wiem, 3 lub 4 piwnice do odkrycia. O! Nowa broń trwoga, to jeszcze ta epicka. I to dwuręczna, ło, kurde, ale to się nie skaluje z niczym znowu, jaki shit. Mam tutaj 235, ale minus 156, minus 575. Także widzicie, jaka różnica tu jest, ale mamy 175 obrażenia krytyczne i szansa na krytyka 15%, no to tu jest ok. No ale tutaj i tak, no, jest słabo. Szkoda. Szkoda, że te bronie się nie skalują z żadnym atrybutem. Ale warto tu było przyjść. Znaczy nie, jakbyśmy ulepszyli tą broń, to może by coś z tego było, ale... tutaj jeszcze coś jest. Tylko tak, to ja tu chyba nie przejdę. Będę musiał pójść naokoło. Chyba. No, ciekawe, co tam znajdziemy. Kurde, naokoło trzeba iść. Dobra, skorzystajmy z tego. Będzie szybciej. Stokuje wszystko siłę, bo mamy miecz dwuręczny, który się skaluje się z siłą i każdy punkt daje nam tam, punkt siły daje nam, miałem 8 czy 10 punktów ataku, więc całkiem sporo. Tu się przeniesiemy i pójdziemy tutaj w lewo na zachód. A to jest zamknięte. Aha, okej. Dobra, nie wiedziałem. Mój błąd. Wszyscy na strzała padają. Kurde pieczone.
kolejną piwnicę, do której prawdopodobnie musimy wejść. Run toward the harbor straight. My friend will take care of you there. Biegnijcie, oni zniknęli. Ale nic. Kierujmy się na dół. Oj. A, wiecie, to tu jest pytajniczek, to jeszcze go zbadamy. Przyprawy. Szukam tych masek. Nie jest ich dużo do odszukania, ale i tak będzie problem, żeby je wszystkie znaleźć. Się wydaje. Kapliczkę chyba tutaj znajdziemy, bo coś gadał właśnie. No. Kapliczek wszystkich jest chyba 58 w grze, albo 56. Ale też jesteśmy już na finiszu, jeśli chodzi o kapliczki. A tędy da się chyba przejść, chociaż przypuszczam, że pewnie nie. Ajajaj. A, też jest zamknięte, dobra, no nic. Nie będę wchodził na razie. Tylko tą skrzynię otworzymy. O! Bycza tarcza, ale to w sumie... i tak nie sprawdzimy. Znaczy sprawdzimy, ale... Nie, no musimy zmienić broń, to jest głupie. Dobra, nie chcę mi się tego sprawdzać. Musimy broń zmienić. Kolejna kapliczka. O matko. Tych kapliczek jest strasznie dużo.
radzieckie mielizny. The voice. I heard it again. It's pressing into my head like a spear's blade. It's hissing into my ears when I close my eyes, and when I open them. Today it was a lot stronger than usual. I feel I'm not going to be able to resist it. Brother and sister, forgive me. Now I can see. I need to take a look around. Maybe my vision will help me. Kolejna tarcza. Ej, powiem wam, że z tymi kapliczkami to przegięli pałę równo. No, kapliczki są dosłownie co parę metrów. Bez jaj. No patrz, no po cholerę tak tutaj dawać kapliczka przy kapliczce, nie? Za gęsto to jest. Powiem wam szczerze, że tutaj zamiast tych pięciu czy sześciu mogłaby być tu jedna. Okej, no tutaj się przemieszczamy, no to tutaj jedna i tutaj druga, nie? Za dużo tego jest. Aż to kole w oczy. Jest takie, no... mało profesjonalne. O, to mamy aż dwa peteniczki. O, tu jest skrzynia. Czyli muszę założyć się znowu tarczę. Żeby móc to zniszczyć. O, mordę. To wiecie co, to sprawdzimy sobie te tarcze w takim razie teraz. Bo kilka się pojawiło nowych. Tutaj mamy... A, te tarcze fajnie wyglądają, to trzeba przyznać. Ło, 155 fizyczne obrażenia. No fajne, tarcze są fajne. Szkoda, że wszystkie są takie same, w sensie są no, okrągławe, nie? Tutaj jedna jest tylko troszkę w innym kształcie. Ale z tych wszystkich to chyba najlepsza jest ta, chociaż tu ma tylko... O, 77 odporności. Dobra. No i to jest w sumie nieistotne. Ja tutaj muszę sobie zniszczyć te, żeby otworzyć. Ej, bo zginę drugi raz zaraz. A miecz miniony. Jeszcze nie trafiłem. Daleko, powiem wam szczerze. Szukajmy tego. O kurde, tym mieczem to będzie kiepsko. O
O kurde, co to takie wytrzymałe dziadostwo? O kurde, ej, patrzcie, ale czad. Aha, wiem, ale zadajemy obrażenia fizyczne. A to jest przeciwnik, który ma odporności na obrażenia fizyczne. Coś tutaj 743 obrażenia zadaliśmy. A ten pasek jego się niewiele zmienił. Zdrowia. Chyba pokonam go. Się postaram. O, szlakiem wyciągnął. Małe kurestwo. O, sztabkę brązu zdobyłem, fantastycznie. Aha, wróć, ja mam jakiś miecz. A, no tak, kurde. Tylko takie obrażenia mamy z... O matko, nie tym nie założyłem co trzeba. Jaki ten frajer. Jest maska. Dobra, jest maska. A tu jest runa. Tutaj mamy jeszcze, widzę, do uwolnienia więźnia. Dobra. Otwórzmy skrzynię. Może jakiś przedmiot? O, mroczny topór zagłady. Czekajcie, bo to może być dosyć ciekawa broń. Uuu, skaluje się z gniewem. O, całkiem niezła ta broń się wydaje. 66,82. 98,122. No, założmy to na chwilę. No, przydałoby się mu ulepszyć. Oczywiście. A skrzynia jest na górze, widzicie? Na górze. The gods themselves must have sent you here. I won't ever forget that. I won't find any more survivors. Time to return to Lysander. Zbroja godna bogów. Ciekawe, co otrzymamy w zamian. Wiecie co, tutaj już nie będę szedł na razie. Tutaj na razie też nie mamy dostępu, a tutaj mamy tą szczelinę. Tą szczelinę na razie zostawiam. Dobra, raz wróćmy do Lysandera. Tylko jestem ciekaw, jak nasz nowy oręż by się sprawdził. No, zobaczymy. Ona jest na pierwszym poziomie, nie? No, całkiem niezłe to obrażenia wydajemy. Trzeba przyznać. Jak na nieulepszoną broń, to całkiem nieźle.
That's everyone I managed to find. I'm afraid the rest are dead. You did what you could. These people and I, we won't forget your sacrifice. People said that the Chimera tried to hide in a cave-in, not far from here. You'll need bait to lure it out. Take this bundle. It's fresh lamb coated in pork fat. An aroma like that will surely lure that beast out of the deepest of depths. Thanks for the help. Try to get to the harbor and flee on the ship going as far away from here as possible. It should be a bit safer there. All right, we'll do that. Thank you for everything, Achilles. Once again, thank you for everything you did, Achilles. May luck never leave your side. Zostaw przynętę na chimerę. Ło. A, no to widzicie, teraz tutaj idziemy, okej. Okay. Czyli będziemy mieli za chwilę dostęp i będziemy walczyć za chwilę z chimerą. Przynieśmy się tutaj, wiecie co, ja bym może jeszcze tą broń może ulepszył. Może byśmy ulepszyli jeszcze może zbroję zaraz. No czekajcie, zaraz zobaczymy, co uda nam się tutaj zrobić. Gniewu, kurczę, dużo nie mam. 21, a siła mamy 41, więc chyba ten miecz będzie i tak lepszy. Blacksmith. Dobra, płytki brązu. 5 plus 7, czyli 12 obrażeń zwiększa nam się tutaj ten. A tutaj mamy plus 30, a tutaj mamy... No jakbyśmy to ulepszyli, nie wiem, no, do 8 poziomu. 8 razy 30 to jest, Boże, 8... 240, czyli 240 plus 230 to byłoby jakieś 400, może nawet 500. No a tutaj mamy trochę więcej. No widzicie, 200, 300 i na dole 600, że to nie, bez szans. Może na 15 poziomie ta broń byłaby porównywalna z tą, ale jak... O, no nic. Znowu drachem mamy mało. Dobra, nic, ulepszyłem raz, ale tutaj szkoda trochę hajsu. Wąw z bestii. Nie wiem, czy wiecie co, może na potrzeby tej walki założę ten miecz dwuręczny. Cave-in. I think that's the spot. Tu przed chwilą stało dwóch strażników. Ciekawe, czy tutaj znajdziemy. O, jest tutaj coś. Kuźwa, jak na złość zmieniłem broń. No, kuźwa, mać. Czekajcie, został przynęty. Ok, tylko chciałbym jeszcze ewentualnie tutaj. Zaraz przynęty zostawimy na chimerę, tylko chciałbym tam jeszcze skrzynię otworzyć. A szukam tej runy. Nie mogę jej znaleźć, cholera. Może tutaj gdzieś przeoczyłem. Symbols on this chest. Maybe I can open it if I find them all. No nie wierzę, że nie mogę znaleźć tego, kurde. Bliżej się tu podejść nie da. A i tu jest, cholera. Now I can open the chest. Kurczę, czy to nie jest to samo, co mamy?
Mroczny topór zagłada. Tu mamy topór zagłady, ale i jaja. 147 plus 326 plus 227. A tutaj mamy... A, to się skaluje z siłą. A. A, całkiem niezłe nawet. 147 plus 326 plus 227. A dobra, ja sobie założę ten miecz dwuręczny z 8 poziomu. Podłużmy tą przynętę na tą chimerę. No czekajcie, jeszcze miałem się schować. No już, tak szybko? O kurde, wytrzymałeś. No kurde, drugi raz nie trafiłem, no nie wierzę. Łatwy przeciwnik, jak buty, tylko nie mogłem sobie trafić. Banalny przeciwnik. Kurde, ta gra jest po prostu strasznie, no, źle zbalansowana. Tytuł niedopracowany, ale podjąłem się. Spokój, przyjdzie na ten tajemniczy głos. Czasem, wiecie co, siłę wbijamy i tyle. Chyba, że tutaj coś jeszcze zostało z tych umiejętności, które... Tu jest ten wilk, może byśmy tutaj... precyzję pojechali. Nie, tutaj widzicie, chyba nie ma nic. Dobra, bijemy siłę. Drzewko też średnie, kilka umiejętności fajnych, resztę to takie mało przydatne rzeczy. To jest mapa świata, mamy tutaj wybrzeże Grecji, obecna mapa, Grecja, górska twierdza, Mykeny, terytorium kultystów, zapomniany labirynt, także kilka tych mapek jest. Czekaj, nie mogę się tu przenieść. Ale generalnie no... Średniak. A zobaczymy, czy uda nam się jakąś nową zbroję zdobyć. Talk to Hephaestus. I think he has something for you. I've got the claws of the beast you asked for. They belong to a chimera that terrorized the area. Lysander helped me track it. He made peace with his daughter's death. And is now helping the refugees. Deep inside, I believed he would cope with this loss. While you were out, I introduced Pythia to a small project I had on my mind. Give me these claws and wait a minute. That could have lasted longer than I expected. But admittedly, I got a bit rusty. To have a fighting chance against Phobos, you need armor worthy of the gods. Looks impressive. I sense a weird aura coming from it. What did you use to make it? I added the rings of Phobos, Heralds of Terror. Pythia didn't need them anymore, and I had to infuse the armor with divine power. Without that small detail, you wouldn't be able to even approach Phobos.
That's a shame that Furtas isn't here to see this armor. On the other hand, if Hades hadn't taken him to his kingdom, perhaps I wouldn't have helped you at all. Hades imprisoned Firtos? Why didn't you tell me about this sooner? And what was I supposed to tell you? That the Lord of the World of the Dead has taken my apprentice? Hades cares about his own kingdom, and he'll do anything to save it. Most of the gods are like that. He looks out for his own interests. But let's focus on our task. This armor will allow you to face Phobos. Pythia will explain the rest. Once again, thank you, my friend. You speak as if you already had one foot in the grave. Go to Pythia and stop wallowing. You have a battle to win. No tak. Generalnie spróbujemy jeszcze tą zbroję ulepszyć. No niestety nie mam płytki brązu. Zbroja bogów. Jeszcze 3 razy mogę ją ulepszyć. Kawałek brązu. A tutaj co potrzebujemy? Płytkę brązu, więc to de facto możemy ulepszyć. A płytki brązu już nie będę wykorzystywał, bo chcę ulepszyć pancerz, nie? Więc na razie ta broń mi tu wystarczy. Jeszcze tylko zobaczmy, jak to wygląda tutaj w tym. No, całkiem spoko to wygląda, trzeba przyznać. Szkoda, że nie możemy tej postaci obracać. 78 poziom. Czekajcie, bo nam się chyba pojawiły nowe umiejętności. Tak, ale nie mamy niestety. To jest kompatybilne z włócznią. A to broń jednoręczna. Uderzenie Hermesa. W mgnieniu oka przyniesie się za plecy oznaczonego wroga, aby wykonać atak zdający duże obrażenia. O, całkiem fajne. Tak wygląda nasza postać. It's good to see you, Achilles. While you were gone, I had another vision. I saw a great battlefield. I saw suffering that overflowed into the underworld and sowed seeds of fear in the living and the dead, beyond the swamps. On the line between both worlds, I saw it. Phobos lair. Then I know where to go now. Remember, you have to be careful. I'm certain that Phobos has prepared for your arrival. Thank you, Pythia. For everything. Take care. May the light never leave your heart, Achilles. Even in this darkest of hours. W sumie, szczerze powiedziawszy, to nawet nie zauważyłem. I need to find the path to the battlefield, Pythia soul. That's how I'll get to Phobos. That plane is somewhere beyond the village. I need to get there. Nie zapisałem sobie statystyk tego pancerza i nie wiem, czy to, że zmieniliśmy tutaj pancerz, to czy statystyki tej zbroi się zmieniły. No nieważne, w sumie teraz już nie sprawdzę. Tak przypuszczam, kierujemy się tutaj. To zostało nam tylko ten obszar do zbadania. Być może w następnym odcinku już ukończymy grę. I co? No i to tyle. Mamy jeszcze 5 minut czasu, więc może zamknę tą szczelinę. Szkoda, że nie możemy się przenieść do tej kapliczki z dowolnego miejsca na mapie. No, ten pancerz całkiem fajny. Ale ten Achilles taki chucharko trochę. Szczerze powiedziawszy. Ale nic, taki ma być. Powalczymy tutaj jeszcze w tej szczelinie na koniec. Dobra, pieszone no. Do środka. Dobra. Zamknijmy tą szczelinę. Nie wiem, czy to jest ostatnia szczelina, czy nie. Czy jest za to jakaś nagroda. Jak zrobimy, zamkniemy wszystkie. No.
Ale chyba rzeczywiście to obrażenie otrzymujemy mniejsze. Kurwa, no nie trafiłem ani nikogo. Ja pierdziele. Najlepiej nikogo nie zaznaczać, bo jak mam zaznaczonego przeciwnika, to nie mogę nikogo atakować, tylko tą jedną osobę. Kurde bela, no. Mocniejsi przeciwnicy, ale wiecie, dwa, trzy strzały i przeciwnika nie ma. Mamy nową broń, zbroję, ostatnią chyba tą w grze. Lepsze, że nie znajdziemy. Generalnie, to powiem wam, że najbardziej tu chyba w tej grze jest to denerwujące, że te mapy są dosyć mało zróżnicowane i mam takie odczucie, że cały czas walczymy z tymi samymi przeciwnikami. Nie ma na przykład pająków w grze, a mogli dać. Po prostu zrobić większą liczbę przeciwników. Mniej tych kapliczek. Jakoś to zeskalować troszeczkę inaczej, bo widzicie, na tym etapie gry to wszystko dla nas jest już... nie jestem armatnim. Nie ma żadnego wyzwania. Wiecie, zaczynając grę też nie wiemy, czy gra jest trudna, czy ciężka. A jak tutaj producent mówi, że to jest jakby Souls-like, no to raczej nikt hardcore'u czy najwyższego poziomu trudności nie weźmie, bo się przestraszy, więc tutaj każdy raczej weźmie albo poziom normal, albo nawet easy. Dobra, kończymy ten materiał w tym miejscu. Tutaj nam zostało, jak widzicie, kilka pytelniczków, być może jakieś podziemia, piwnice tu znajdziemy. Brakuje nam jeszcze tutaj kilku więźniów chyba do uratowania. Brakuje nam też skrzyń, bo nie zdobyłem osiągnięcia. No ale myślę, że to się wszystko tu wyjaśni, jak przyjdziemy i zrobimy tego ostatniego questa. Także to wszystko, moi drodzy, w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli materiał się wam podobał, proszę o łapeczkę w górę i dziękuję za wszystko. Cześć!